Cześć! Jeżeli nie lubicie SUV-ów, a mimo wszystko potrzebny jest Wam samochód, który poradzi sobie również poza drogą asfaltową, mam dla Was rozwiązanie. Seat Leon Experience. Zapraszam na test. Wersja Experience w porównaniu do tradycyjnego Leona ma podniesiony prześpit o prawie 3 cm, dokładnie 2,7. Sprawia to, że auto faktycznie lepiej sobie radzi na nierównościach i czuć to nie tylko w terenie, natomiast także podczas jazdy po zwykłych nierównościach na tradycyjnej drodze asfaltowej czy na kocie łbach. Trzeba przyznać, że zawieszenie jest miękkie, przez co auto nie prowadzi się może jakoś super rewelacyjnie jak hot hatch, natomiast jest bardzo komfortowe, co w przypadku rodzinnego kombi jest jak najbardziej wskazane. Więc w tych miejscach, gdzie zwykłym, tradycyjnym kompaktem musicie zwolnić, żeby po prostu sobie nie uszkodzić kręgosłupa, Leon Experience jedziecie bez ujmowania gazu i nie musicie się przejmować tym. Wnętrze Seata Leona nie ujmuje jakimiś przesadnymi detalami. Wszystko jest czarne, dobrze spasowane, dobrze zaprojektowane, ergonomiczne, ale niekoniecznie porywające. Dwulitrowy diesel o mocy 184 koni. Naprawdę w tym aucie spisuje się rewelacyjnie. Przyspieszenie od 0 do setki z użyciem skrzyni DSG i napędu na 4 koła wynosi minimalnie nieco ponad 7 sekund. Czyli tak naprawdę możemy się mierzyć z niektórymi hot hatchami. Do tego moment obrotowy sprawia, że nie musimy tutaj silnika przesadnie żyłować, ciągnąć go na wysokie obroty. Dzięki temu na przykład w trybie komfort, który sobie teraz uruchomię, w aucie robi się o wiele ciszej, biegi są zmieniane przy niższych obrotach. Komfort nam dzięki temu rośnie, a to w połączeniu z tym miękkim zawieszeniem, o którym mówiłem przed chwilą, naprawdę czyni z tego bardzo przyjemne auto do codziennej jazdy. To, co rzuca się w oczy, a raczej w uszy podczas jazdy Leonem, to dosyć spory hałas w kabinie. Z ulicy, z zewnątrz dosyć dużo hałasu przedziera się przez drzwi, przez szyby.
przez wszelkie szczeliny, które są w tym samochodzie. W kabinie jest po prostu przy większych prędkościach dosyć głośno i czuć tutaj znaczącą różnicę w porównaniu do aut segmentu premium, chociażby Volvo, które ostatnio testowaliśmy. Zapraszam do obejrzenia tego testu. Natomiast mimo tego sporego hałasu, komfort podróżowania jest naprawdę bardzo duży. Silnik plus, skrzynia plus. Zawieszenie miękkie, ale naprawdę bardzo komfortowe. Tak więc jazda tym samochodem pełną paczką rodzinną będzie dla Was przyjemnością. A że coś tam hałasuje, albo będziecie w sobie śpiewać, albo będziecie słuchać radia, które notabene w tym samochodzie jest naprawdę całkiem przyzwoite. Tak więc tym hałasem chyba nie ma nadmiernie co się przejmować. Bardzo fajną opcją, dodatkowo płatną oczywiście, ale wartym rozważenia w tym samochodzie jest dach panoramiczny, który świetnie doświetla wnętrze, jest naprawdę dużych rozmiarów. W lecie można wnętrze dodatkowo przewietrzyć, bo przednia część tego dachu panoramicznego szklanego się otwiera. Tak więc jeżeli często jeździcie w trasy na przykład z dzieciakami, na pewno sprawicie im dużą frajdę, inwestując w tą dodatkową opcję, bo dzięki temu zyskają one dodatkowe fajne widoki i podczas trasy będą mogły po prostu obserwować nieco więcej niż tylko przez boczną szybę samochodu, która w tym samochodzie jest dodatkowo całkiem spora. To też dobra okazja, żeby wspomnieć o tym, że widoczność w tym samochodzie jest naprawdę znakomita. Seat Leon Experience to udana konstrukcja i zasadniczo nie posiada większych wad. Może poza ceną, która wydawałoby się, że powinna być niższa niż Volkswagen Golf Alltrack lub chociażby Skoda Octavia Scout, niestety tak nie jest. Jeżeli będziecie wybierać Seata, nie będziecie zawiedzeni, natomiast bardzo podobną ofertę spotkacie u konkurencji, która wszak pochodzi przecież z tego samego koncernu. Thank you.